W trakcie tego filmu dowiesz się, kiedy ciało porusza się ruchem jednostajnym po okręgu. Ruch jednostajny po okręgu jest przykładem ruchu krzywoliniowego. Takim ruchem poruszają się punkty należące do obracających się kół. Na przykład takim ruchem porusza się wentyl w kole roweru, takim ruchem porusza się księżyc wokół Ziemi, takim ruchem poruszają się także satelity Ziemi lub karuzela. Ruch jednostajny po okręgu to ruch, którego torem jest okrąg, a wektor prędkości jest w każdym punkcie toru styczny do okręgu i ma wartość stałą. Oznacza to, że ciało w jednakowych odstępach czasu przebywa jednakowe odcinki drogi. Możemy zapisać to wzorem V równa się S przez T. Jest to prędkość liniowa ciała wykonującego ruch po okręgu. Wartość prędkości w ruchu po okręgu może być wyrażona jako stosunek długości łuków okręgu, jaki zakreśla poruszający się punkt, do czasu T. Ciało poruszające się ruchem jednostajnym po okręgu przebywa drogę równą długości okręgu, to znaczy, że S jest równe 2 razy pi razy promień okręgu. Długość tego okręgu ciało przebywa w ciągu czasu, który nazywamy okresem i oznaczamy symbolem duże T. W ten sposób otrzymujemy wzór na wartość prędkości liniowej równy V równa się 2πr przez duże T. Ciała poruszające się takim ruchem oprócz prędkości liniowej mają także prędkość kątową. Prędkość kątowa w ruchu jednostajnym po okręgu to stosunek kąta, jaki zakreśla poruszające się ciało do czasu, w którym ten kąt został zakreślony. Prędkość kątową oznaczamy symbolem małe omega, i jest ona równa stosunkowi kąta alfa przez czas. Wtedy, gdy ciało przebędzie jeden pełen obieg po okręgu, zakreśli kąt pełny, który w mierze łukowej jest równy 2 pi. Dlatego wartość prędkości kątowej możemy zapisać wzorem. Omega równa się 2 pi przez duże T. Pamiętajmy, że duże T to czas potrzebny na wykonanie jednego pełnego obiegu po okręgu. Jednostką prędkości kątowej jest radian na sekundę lub herc, który jest równy odwrotności sekundy. Istnieje związek pomiędzy prędkością liniową a kątową w ruchu po okręgu. Związek ten jest widoczny wtedy, gdy popatrzymy na wzory na obie prędkości. Ponieważ prędkość liniowa to stosunek 2πr przez t, a prędkość kątowa to stosunek 2pi przez t, to na podstawie tych dwóch wzorów możemy zapisać związek między prędkością liniową i kątową w ruchu po okręgu.
Ma on postać V równa się omega razy R. W ruchu jednostajnym po okręgu istnieje wielkość, która mówi nam o tym, ile pełnych obiegów wykonuje ciało w określonym czasie. Wielkością tą jest częstotliwość, którą oznaczamy literką małe f. Częstotliwość ta jest równa stosunkowi ilości obrotów, którą oznaczamy literką n, do czasu, w którym te obroty zostały wykonane. Na podstawie tego otrzymujemy wzór f równa się n przez t. Wtedy, gdy ciało wykona jeden pełen obrót, czas na wykonanie tego jednego pełnego obrotu jest równy jednemu okresowi. Na tej podstawie możemy zapisać, że częstotliwość jest równa odwrotności okresu. Jednostką częstotliwości jest 1 Hz, który jest równy odwrotności sekundy. Czy ciało poruszające się ruchem jednostajnym po okręgu posiada przyspieszenie? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, spróbujmy najpierw wykonać pomocniczy rysunek. Na rysunku oznaczmy symbolem V0 początkową prędkość naszego ciała. Po czasie t ciało posiada już prędkość, którą oznaczamy na rysunku symbolem VK. Wektor prędkości V0 i VK różnią się kierunkami i zwrotami. Oba wektory mają jednak tę samą wartość. Czy istnieje wektor, który jest równy zmianie wektora prędkości? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, na rysunku narysujmy wektor przeciwny do wektora V0. Oznaczmy go symbolem minus V0. Spróbujmy dodać do siebie wektor VK i wektor minus V0. W wyniku tego dodawania otrzymujemy wektor, który na rysunku oznaczamy symbolem delta V. Czym jest wektor delta V? Delta V to zmiana wektora prędkości. Skoro taka zmiana jest różna od zera, co udowodniliśmy wykonując rysunek, to mimo że wartość prędkości ciała nie zmienia się, ciało posiada przyspieszenie. Prędkość nie zmienia swojej wartości, zmienia się jej kierunek i zwrot, a z tym związane jest istnienie niezerowego wektora przyrostu prędkości. Z tym wektorem z kolei związany jest wektor przyspieszenia, który ma kierunek zgodny z kierunkiem wyznaczonym przez promień okręgu, a zwrot do środka tego okręgu. Dlatego przyspieszenie, jakie posiadają ciała wykonujące ruch jednostajny po okręgu, nazywa się przyspieszeniem dośrodkowym. Wartość przyspieszenia dośrodkowego możemy obliczyć, posługując się wzorem A symbolem R jest równe stosunkowi prędkości podniesionej do kwadratu przez promień okręgu. Wypadkowa wszystkich sił działających na ciało poruszające się ruchem jednostajnym po okręgu jest siłą dośrodkową. Wartość tej siły liczymy zgodnie z drugą zasadą dynamiki,
ze wzoru F równa się A razy M. Podstawiając oczywiście w miejsce przyspieszenia wartość naszego przyspieszenia dośrodkowego. W ten sposób otrzymujemy wzór na wartość siły dośrodkowej w postaci następującej. F równa się M razy V kwadrat podzielone przez R. Oczywiście jednostką przyspieszenia dośrodkowego jest metr na sekundę kwadrat, a jednostką siły, jak każdej siły, jest Newton. Na zakończenie warto wiedzieć, że ciała bardzo często poruszają się ruchami krzywoliniowymi. Jednym z takich ruchów krzywoliniowych jest ruch jednostajny po okręgu. Ciało porusza się ruchem jednostajnym po okręgu wtedy, gdy torem ruchu takiego ciała jest okrąg, a wartość prędkości tego ciała nie ulega zmianie. Jeśli chcesz się przekonać, czy dobrze zrozumiałeś treść tego filmu, spróbuj rozwiązać zadania, które znajdują się pod nim.